Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie. Moim Państwa gościem jest dyrektor MOSiR-u, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, pani Sabina Bajda. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Zaprosiłem Panią dyrektor po to, żeby z nią porozmawiać o feriach, przede wszystkim o tym, co MOSiR zaplanował dla młodzieży na ferie. Jakie propozycje? Myślę, że my propozycji mamy wiele i to dla w zasadzie wszystkich dzieci we wszystkich szkołach, dlatego że no pięknie nam spadł śnieg, także pewno jeszcze troszkę konkurencji będzie mieć na zewnątrz, ale to akurat z tego się cieszę, bo no to jest ogromna frajda dla dzieci. My zaplanowaliśmy konkretne zajęcia w dyscyplinach, które robimy. Oczywiście grupy, które u nas trenują na stałe, mają zajęcia, mają obozy dochodzeniowe i to normalnie toczy się zwykłym trybem. Mhm. Ale wyszliśmy też naprzeciw tym dzieciom, które nie trenują. Z jednej strony, żeby im zająć czas, a z drugiej strony no jest to możliwość, że jak zaszczepimy ich tym sportem w momencie, kiedy oni mają wolny czas, to bardzo możliwe, że część po prostu... Później. Dokładnie, więc to jak gdyby jest podwójne takie działanie. Więc dla dziewcząt mamy zajęcia z piłki siatkowej, z piłki koszykowej, dla chłopców piłkę nożną, piłkę ręczną, no i judo dla wszystkich. Z tym, że tutaj staramy się dla tych zajęciach dla najmłodszych, nazywamy to piłka nożna, piłka ręczna, ale to są po prostu z elementami tych dyscyplin sportowych, ale oczywiście bardziej w takiej formie zabaw, takiej, żeby po prostu dzieci się nie nudziły. I no i najważniejsze jest to, że wszystkie te zajęcia są we wszystkich możliwych szkołach. Mamy w siódemce, mamy w dwójce, w czwórce, w jedynce, no oczywiście u nas na hali na MOSiR-ze, no i na sali judo. Treningi, gry zabawy, bardziej właśnie taka nauka padania, później połączone z obiadem i z basenem, albo odwrotnie, z basenem i z obiadem. A czyli takie dziecko, które pójdzie na takie zajęcia, to jakby ma zaplanowane w pewnym sensie takie już kilka godzin? To znaczy, jeśli chodzi o judo, o tyle jest łatwiej, że w związku z dobrą lokalizacją, no, około 200 metrów od basenu, więc my ciągle te zajęcia łączymy z basenem. Trudno z innych szkół po prostu przeprowadzać jeszcze w taką pogodę dzieci, więc po takich zajęciach jeszcze trenerzy przeprowadzają młodzież, dzieci na basen. Tam mają godzinkę basenu i wychodzą od razu na górze, zjadają obiad, czyli zdążą wyschnąć, odpocząć i w zasadzie rodzice mają 3 do 4 godzin troszkę spokoju, a dzieci myślą, że świetną rozrywkę. Czyli fajne jest to, że te zajęcia odbywają się jakby we wszystkich możliwych tak naprawdę miejscach. Tak. Nie jest to skumulowane tylko na sali, na hali MOSiR-u, ale też w innych miejscach. To pokazuje jakby jedną rzecz i jakby wywołuje też drugi temat, mianowicie temat dużej hali sportowej, bo jest kwestia taka, że no, na razie rozkładamy te zajęcia w kilku miejscach. Wiem także, że MOSiR już tych sekcji ma tak dużo, że w pewnym sensie wy sami się już zaczynacie powoli, żeby w swojej hali już nie mieścić. Cieszy się pani z tego, że wreszcie jest zbudowana hala z prawdziwego zdarzenia? No ja już kilka lat żyję tą halą i naprawdę ogromnie się cieszę. Ogromnie się cieszę tą halą, dlatego że uważam, że żeby się rozwijać, cały czas trzeba szukać nowych rozwiązań i coś robić nowego. My w tej chwili mamy tyle grup, mamy 28 grup treningowych w 5 dyscyplinach takich wiodących. No to powiedzmy, jakie są te dyscypliny? Piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka i judo. No plus jeszcze oczywiście zajęcia na siłowni, aerobik dla kobiet, sauna, więc i zawody szkolne, robimy jeszcze międzyszkolne zawody sportowe, no plus oczywiście różne imprezy okolicznościowe, czyli duże imprezy masowe. Mhm. Co jest ważne? Ważne jest, że wszystkie te zajęcia właśnie robimy we wszystkich szkołach. Ma to i plusy, i minusy. Ma to plusy dlatego, że dziecku jest bliżej. Chociaż Bochnia nie jest dużo, ale jednak z tym przemieszczaniem się na różne końce miasta jest różnie. Jest różnie. Z tym, że no, szkoły mają bardzo małe hale i są bardzo przeładowane. I w tym momencie my już, choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie stworzyć ani jednej grupy wiekowej, bo nie ma gdzie. Wszystkie sale są wynajęte do samego wieczora i nasza też, łącznie z sobotą i niedzielą. Mhm. Więc w tym momencie hala sportowa da nam ogromne możliwości z jednej strony ściągania jakichś dużych imprez, bo to jest naprawdę, przy takich warunkach to możemy ściągnąć Mistrzostwa Polski, możemy różne mecze ligowe, różne rzeczy. Zważywszy, myślę, że kompleks jest cały, bo to jest centrum, to jest spa tutaj. Tak, więc to bardzo jest... dobre miejsce. Myślę, że właśnie z kompleksem, z basenem będzie tam możliwość ściągania i dużych imprez, i nawet jakichś takich, myślę, że... Obozów szkoleniowych. No właśnie, tak. Mnie się jeszcze marzy taka baza noclegowa 20 miejsc na obozy szkoleniowe, bo jednak hotel Millennium jest świetny, ale może nie dla grup sportowych, a przynajmniej może dla piłkarzy pierwszoligowych, ale wiadomo, że... Dokładnie. Piłkarzy czy sportowców trochę niższego rzędu, że tak dokładnie, powiem. Dokładnie, tu każdy oszczędza, więc myślę, że doczekamy się, ale w tej chwili skoncentrujmy się na sali, bo tu są ogromne pieniądze, robione jest to w bardzo szybkim tempie i naprawdę uważam, że jest fajny projekt i da nam to duże możliwości i właśnie nowych grup i przeniesienia niektórych grup, które... Mamy duży problem z piłką ręczną. Wiadomo, że jest to dyscyplina wiodąca u nas w Bochni. Mhm. I w tej chwili nawet widać większe zainteresowanie po tych wszystkich sukcesach Polaków.
My rozszerzyliśmy działalność i na dwójkę, i na siódemkę, i na czwórkę. Mamy tam grupki naborowe. Chociaż piłka ręczna no, wymaga największej sali, no, pełnowymiarowej. Tak. Więc na przykład przy szkole podstawowej numer 5 jest klasa sportowa, którą... No, Michał Goliński tam ma. Tak jest, i pan marszałek. Tak, i tak. To jest klasa sportowa, która... Oni mają zajęcia, my, że tak powiem, wysyłamy ich na zawody, czyli jak gdyby mamy nad nimi patronat. No, ale to jest maleńka sala. To dobrze, że trenerzy... No, są świetni trenerzy i jakoś sobie radzą, ale potem te dzieci jak wyjeżdżają i grają na większej sali, to nieraz się mogą pogubić. Także naprawdę ogromnie jestem zadowolona z tego, że ta hala idzie jest w tym tempie i myślę, że w takim tempie idzie, że faktycznie w przyszłym roku już tam będziemy mieć jakąś dużą imprezę. Też o to chciałem zapytać, bo jakby pierwszy projekt hali był troszkę mniejszej hali i jakby, czy pani uważa, że ten projekt teraz jest lepszym projektem, czy ten wcześniejszy był lepszym? No oczywiście, że jest lepszym, dlatego że... Ten obecny. Oczywiście, że tak, to znaczy jeśli chodzi o pełnowymiarową halę sportową, tu nie ma wyboru, no jeżeli mamy mieć piłkę ręczną, to ona musi być pełny wymiar. Kwestia zaplecza. A kwestia zaplecza to jest kwestia organizacji różnych imprez, więc tutaj na tej powierzchni, bo świetna lokalizacja, ale po prostu nie da się już wykroić ani metra, dlatego że warunki i drogi przeciwpożarowe i parkingi, no to są warunki, bez którego projekt nie będzie podpisany, więc w tych możliwościach, jakie mieliśmy tam lokalowe, jest to maksymalna, naprawdę maksymalnie tam tych szatni, tych pomieszczeń socjalnych w tej chwili jest taki minimaks, który uważam będzie, gwarantuje nam no w zasadzie wszystkie możliwość organizacji wszystkich imprez. Bardzo fajnie. Jest jeszcze jeden temat, mianowicie temat lodowiska. Wprawdzie podnosił go na sesji Rady Miasta radny Maciej Fischer, ale też zdarzało, pamiętam, wcześniej pani ten temat podnosiła wielokrotnie po prostu. Czyli ja już od kilku lat myślę o lodowisku, dlatego że uważam, że zima jest takim dość trudnym okresem, kiedy dzieci mało się ruszają. Wiadomo, że w lecie każdy wybiegnie gdzieś z piłką i tego ruchu jest troszkę więcej naturalnie. Zima jest trudna, nie każdego stać na narty, poza tym na narty to już jest wyprawa. To jest drogi sport i to już jest wyprawa. Trzeba jechać z rodzicami, trzeba mieć kilka godzin. A łyżwy to są rewelacyjny ruch, kiedy całe ciało pracuje, kiedy naprawdę za niewielkie pieniążki można się poruszać. I no, powiem szczerze, no mnie się marzy, ja, która myślę o rozwoju i zależy mi na tym, żeby każdy się ruszał, bo mam, wiem ile znaczy ruch i dla wszystkich, i młodych, i starych. Dla mnie to jest ważne, z tym, że myślę, że temat umrze, dopóki nie wybudujemy sali. No. No czasy są takie, jakie są, sala ogromnie kosztuje dużo, ale myślę, że temat wróci, bo świetna sprawa. Ja też powiem szczerze, że myślałam na początku o tym dużym naszym rynku. Aha. W związku z tym, że lokalizację, ale uważam w tej chwili, że jednak nie rynek, dlatego że już nie mówiąc o konserwatorze, który wiadomo, że jest problem, jest tam dosyć duży różnica w terenie. Aha. Jest tam pochyło po prostu. A żeby to wyrównać, to się tam kupę, tam trzeba naprawdę dużo kubików piasku wysypać, to musi być idealnie, więc to i koszty. Naprawdę wzrosłyby koszty i sama organizacja tego na rynku i dla mnie świetnym takim miejscem byłaby szkoła numer 2. Tam jest w tej chwili piękne boisko wyrównane, jest asfalt równiuteńki, jest oświetlony, jest dobre miejsce, bo to jest też ważne, żeby dzieci, żeby nie wychodzić poza miasto, dlatego żeby dziecko mogło wziąć łyżwy i przyjść samo na to lodowisko, nie musiała być to wyprawa z rodziną. Więc w centrum, przy parku, gdzie można zaparkować, mam nadzieję, bo bardzo dobrze współpracujemy się ze szkołą numer 2, że można by jeszcze tam skorzystać po prostu z ich obiektu, czy z korytarza, czy z łazienek, z ubikacji. I myślę, że tamto miejsce byłoby świetne. Ale myślę, że temat wróci, ale zróbmy spokojnie halę. No właśnie, zróbmy halę, ale myślę, że ten temat wróci. Dobrze, że jest bardzo dużo osób, czyli jest więcej tych osób, a szczególnie takie głosy jak pani, osób zaangażowanych w promowanie sportu, zdrowego trybu życia, jest bardzo cenny, jest bardzo ważny. Także i oczywiście umiłowana dyscyplina pani, czyli judo. Jakie sukcesy w tym roku? Nie wiem, dlaczego niektórzy mi zarzucają ulubiona dyscyplina judo. Oczywiście, że ulubiona. No, ale ja nie w formie zarzutu, tylko w formie... Ale niektórzy mi zarzucają. 30 lat zajmuję się judo. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Z tym, że wszystkie dbam o to, aż do przesady dbam o to, żeby wszystkie sekcje u mnie miały tak samo. I tak mają. Nie mówiąc o tym, że każdy płaci jakieś składki, judo płaci największe.
Wszyscy mają takie same warunki, ale oczywiście, że to dyscyplina jest moja. Tylko nie trzeba się tłumaczyć, naprawdę. No, nie trzeba się tłumaczyć, jak mam sukcesy. Dokładnie okay. Tak, ma seniora w tym roku. Piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów tworzy Dło Wojtek. Pierwsze miejsce nasz wychowanek w seniorach, brat Wiktor Tworzydło. W Mistrzostwach Polski Juniorów drugie miejsce, dwa medale. W Mistrzostwach Polski Młodzików złoto, srebro, dwa brązowe, trzy piąte. A poza tym, no, rola wychowawcza jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, uważam. Słyszą Państwo, naprawdę judo ma ogromne sukcesy. Ale nie tylko judo, piłka nożna, tak samo inne dyscypliny. Trapkarze młodsi, trzecie miejsce przed Krakowiem, przed Kutnikiem. Bochnia może się cieszyć, że ma tak dobrych dyrektorów właśnie takich, takich ośrodków, ma wreszcie dobrego dyrektora basenu. Także cieszmy się z tego po prostu. Moim Państwa gościem w dzisiejszej porannej kawie była pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Sabina Bajda. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.